mówiłem od razu, lecimy za nimi. Czy to są nasi ludzie? Ja się myślałem, że to będzie dziki dom. Czemu się kręci koło? Nie wiem, mogą być uniki jakieś? Czy to wystarczy? Chyba wystarczy. To nas chyba omija. Mam nadzieję, że dobrze idę. Czyli została nam jeszcze jedna walka z Avalachem. A wiedziałem, że nie można mu ufać. Jest tu płatki gdzieś? Nie ma. Co za różnica? Ten czy tamten? No dobra, tego nie mogę. Giganci staną przeciw sobie, jak w balladach. Dobra, mam się ciebie trzymać, ale ja nie wiem, gdzie ty biegniesz, moja droga. Nie chcę tylko, żebym się koń przestraszył. No i nie wiem, dajesz. Apokalipsa się zrobiła tutaj. Oho, kolei. Musimy się spieszyć, Geralt. Rady między światami otwierają się coraz szerzej. Improwizuję go, więc nie mam pojęcia. Ale to jest tam już, czyli już niedaleko mam. Co ich dopadło? Białe zimno. Zaraza. Zasypie nas. Czekaj. Kwares Tavel! Trzymaj się blisko mnie. Nie wiem, trochę szybciej, jakimś sprintem czy coś. Jak one tak, jak to ma tak wyglądać, to masakra. Śpieszyło się nam, tak? Avalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wyjdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Ja też. Agoret! Teirgan Agoret! Teraz, Geralt! Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalachowi moje serdeczne pozdrowienia. Pozdrowia, tylko te pozdrowienia mogą być trochę dziwne, ponieważ nie mam... Jest łek. To może być ciężka walka. O, jest znacznik, dobra. Chyba na górę mam iść, tak? Mam się dostać do wieży, więc wieża jest super. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą.
że ci oszczędzę? Myślę, że nie zaatakujesz bezbronnego. Nie byłbym tego taki pewien. Jestem w bardzo, ale to bardzo złym humorze. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie biała zima. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Nie obchodzi mnie białe zimno. Po prostu chodźmy stąd. Nie, Geralt. Widziałam przyszłość i wiem, że zagłada nadejdzie. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. Tylko ja mogę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób mi tego. Proszę. Nie teraz. Geralt, wierz mi. Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś karczmy, napić się grzańca i wysuszyć buty. Może, nie wiem, czy da się ją jakoś przekonać do tego, żeby nie jechała? Ale nie mogę. Nie wiem. Muszę spróbować. Ze względu na ciebie, Yen, Triss, wszystkich. Trzymaj kciuki. Czy nie? Wróci. Czy się zamknie? Tygodnie później.
Proszę za mną. No, mam ci się odsunąć, dobra. Pośpieszyli się. Wracaj na posterunek. Co z hierarchą Nowigradu? A co z nim? Przejście na zasłużony odpoczynek, czy od razu do Dardrua? Galen, Wakel. Wakel. A, idziemy do cesarza, tak? Najjaśniejszy. Ale Anherzeres Deitwen Adanin Karnep Morwut. Chyba nie będzie w najlepszym nastroju. Dość. Mów. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie rozmawialiśmy o tobie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Ciekawe. Wiedźminie, nie chcę was, nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Damy radę! Aha, już ci, że damy radę! Beczułki, owszem, są spore, ale zaraz ujmiemy im wagi! Znowu idą zmiany. Ta, prawdę mówicie. Nilfgaardczyki się wycofują, a zdawałoby się, że nic ich stąd nie ruszy. Grunt, że zostawili wino. Powodzenia. Na mnie już czas. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Do zniszczonej twierdzy? Ale jak na zakończenie serii piękna pogoda się trafiła. Potworów mi braknie. Szybciej z tym kołem! Czy może wolicie tu zostać i radować? A z kim się mamy spotkać w zniszczonej twierdzy?
to obce. Pokaż, co umiesz. Doki, doki. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Mistrzu Ord. Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźm. Znam waszą renomę, mistrzu Ord. Nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Skąd ja miałem kamienie szlachetne? Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie Mariborskim. Strzydze? Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, wiedźminie. Trochę słabszy ten mieczyk. Nie chcę nic. Dobra, tyle mi wystarczy stąd. Nie mam czego szukać. Za spokojnie lecimy do karczmy. Tak czułem. Załatwione? Cyril leży. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, wiedźminko. No, to trzeba go wypróbować. Co, idziemy polować? Czy po prostu koniec?
coś pięknego, coś niesamowitego. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy stworów. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom. Przeszedłem grę drugi raz i jestem pod wrażeniem. Wiem, że mogę to przejść kiedyś jeszcze raz w ogóle innymi drogami. Na pewno to jeszcze zrobię, tylko pierwsze muszę wrócić do jedynki, dwójki, potem trójkę na trudniejszym poziomie przejść od zera, od początku. Plus mamy jeszcze dodatki. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgaardu Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że rozprawiwszy się z Radovidem, Emhyrfar Emrejs rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzmocnił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Elenriano, Fiona, dziedziczka nilgardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o wyczynach popielatowłosej wiedźminki, głośno było od Jarunii po góry Kowiny. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach, w długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. I wszystko dobrze się skończyło. Oparta jest na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Jesteśmy w Kermoren. Zakończyłam, że się nadrepłam, wyświeciłem i wiedźmi schodzenia. Nie jestem już. Właśnie teraz nam pokazał, żeby iść do pierwszego zadania z dodatku, ale tam się na razie nie wybieramy. To ja grałem przedtem. Dobra. Coś pięknego, naprawdę. Ale będę to powtarzał za każdym razem. Wiele razy tylko przejdę tę grę. To wiem na pewno. Wyjdę tylko z budynku i jest świeże powietrze. Jest! Przeszedłem grę! Prezes, cieszysz się? Także dziękuję bardzo za wytrwałość. Nagrywam jeszcze. Mam wspólny kocioł przyszedł na sekundę. Robisz obiad? Naprawdę nagrywam. Zaraz. Dziękuję bardzo za wytrwałość do tego momentu. I dziękuję wszystkim, którzy oglądali, wspierali, lajkowali. Tobie również, że mi lajkowałeś filmy i oglądałeś. Sprawdzę zaraz, czy oglądałeś wszystkie. Także biorę się za resztę gier. Mam jeszcze Far Cry'a, Assassina, nieszczęsne Sekiro, przez które... Nie dałem rady przejść drugiego odcinka, trzeciego, ponieważ program mi się gryzł do nagrywania, czy tym, a Shadow Play z Adobe Premierem mi się gryzł kiedyś, nie mogłem nic ucinać, bo cały czas był klatkaż i wszystko. Znałem tam, lecz kiedyś poznałem jakąś tam rozwiązanie tego, ale sobie poradzę następnym razem, więc w końcu wrócę do tego. Far Cry, Assassin, reszta gier. Mam jeszcze dużo innych pięknych tytułów, więc zobaczymy. Są jeszcze oczywiście dodatki do Wiedźmina, ale to będziemy kminić dalej, nie wiem, możemy sobie jakiś piruet zrobić. No i tyle, dziękuję, do zobaczenia, pa!